Wzrost opłaty za wyżywienie w suwalskim żłobku przewiduje projekt uchwały, jaki trafił do rąk radnych. Podwyżka dotyczy stawki żywieniowej każdego maluszka uczęszczającego do takiej placówki. Opłata za wyżywienie aktualnie wynosi 10 zł i jest pobierana za każdy dzień, w którym maluch fizycznie pojawia się w żłobku. Po zmianie opłata ta ma wzrosnąć o 10%, czyli o złotówkę. Różnica jest niewielka. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu podpisanym przez prezydenta miasta, analiza cen artykułów i produktów spożywczych oraz kalkulacja wysokości dziennej stawki żywieniowej wskazuje znaczny wzrost kosztów wyżywienia dzieci. Dodatkowo wnioskujący o zmianę prezydent wskazuje, że zmiana stawki związana jest również z koniecznością dostosowania posiłków dla dzieci o dużej rozpiętości wiekowej. Różnice w diecie dla niemowlęcia czy 2-3-latka są duże, a podawane posiłki muszą odpowiadać aktualnym normom żywieniowym. Czesław Renkiewicz proponuje, by opłata za wyżywienie wzrosła w miejskim żłobku od 1 lutego 2024 roku. Podkreśla jednocześnie, że zachowana zostanie zasada, że opłata naliczana będzie tylko za te dni, w których dziecko oddane jest placówce pod opiekę. Ta sama zasada obowiązuje już teraz. Jeśli maluch nie dociera do żłobka, to opłaty za tę dniówkę nie ma.